Ciężarówka jadąca od lewej do prawej krawędzi jezdni. Taki widok zastali kierowcy jadący drogą krajową numer 36. Dwie kobiety, które jechały bezpośrednio za tirem, w końcu zmusiły kierowcę do zatrzymania. Jedna z kobiet, która jechała swoim samochodem bezpośrednio za nim, podbiegła do kabiny kierowcy, otworzyła drzwi, a następnie kazała temu mężczyźnie zgasić silnik. Kilka sekund później mężczyzna ten był już w rękach policjantów z drogówki. Czuć było od niego silną woń alkoholu. Badanie alkomatem wykazało w jego organizmie 2,5 promila tego trunku. Funkcjonariusze ujawnili również w kabinie tego kierowcy opróżnioną w całości butelkę po wódce. Okazało się, że za kierownicą siedział 54-letni obywatel Ukrainy. Tłumaczył policjantom, że wsiadł do tego samochodu z uwagi na to, że został zmuszony do opuszczenia parkingu, na którym wcześniej stacjonował. Mężczyzna trafił do policyjnej celi, a po wytrzeźwieniu pod oblicze sądu. Mężczyzna przez 3 lata nie będzie mógł wsiadać za kierownicę i zapłaci do tego wysoką grzywnę.